To nie jest klatka. Nie udało mi się niestety znaleźć przezroczystego klosza. A dlaczego klosz? Chodziło mi o to, żeby w środku sowa, która siedzi na książce, była chroniona przez klosz, żeby ten mikroświat humanistyki, który wy propagujecie, to pytanie, czym jest życie, jego sens i dlaczego warto rozpowszechniać dobre emocje i dobre uczucia wśród ludzi, to jest właśnie dla was ten symbol, który z największą przyjemnością, z głębi serca i najlepszymi życzeniami wręczam panu dyrektorowi jako czytelniczka, jako wielbicielka Planety 11, osoba, która gdyby miała zamieszkać na jakiejkolwiek planecie, chciałaby zamieszkać w Planecie 11. Dziękuję wam bardzo. Znaczy ja myślę, że też trzeba podziękować jednej osobie, która tutaj jest na sali, a nie było podziękować. Nie było podziękowań dla pana Czesława Jerzego Małkowskiego, bo to za jego kadencję powstała Planeta 11 i, no i tak to już te 10 lat trwa. I cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Przede wszystkim, jak patrzę tutaj na państwa, tyle znajomych twarzy, osoby z różnych branży, są przedstawiciele władz, przedstawiciele bibliotek, instytucji kulturalnych, szkół, show biznesu i naprawdę, naprawdę bardzo duży przekrój. To jest właśnie, myślę, siła Planety 11, to, że przyciągamy ludzi z różnych środowisk. U nas każdy czuje się bezpiecznie, miło, może realizować różne swoje pasje, my w tym zawsze pomagamy. Zresztą zapraszam za chwilę na wystawę z okazji 10-lecia Planety 11, tam jest dużo zdjęć, które przedstawią to, co tutaj się działo. Też to i tak jest tylko taki mały wycinek tego wszystkiego. Jeszcze tylko takie moje osobiste podziękowania. Ela Józwowicz, pierwsza kierowniczka Elu. Tak, dzwonię do ciebie. Zawsze mówię tak. Elu. Elu, ty byłaś tutaj pierwszą kierowniczką, więc na pewno miałaś tutaj ciężkie zadanie. Za twojej kadencji Planeta 11 została wybrana wydarzeniem roku 2004 w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej, a ty zostałaś wybrana olsztynianinem roku. Pamiętasz to? Tak? Potem była Joanna Podolak, Asia. Za twojej kadencji myślę, że tu jeszcze był większy rozkwit, bardzo dużo imprez się zaczęło dziać, dużo o nas było głośno. No i wydarzenie dekady w plebiscycie naszego Olsztyniaka. Tak. Planeta 11 się wybrała do tej listy. Proszę bardzo, proszę bardzo. Będziesz chciał, to pamiętaj, to